Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Michał Lucht, który prowadzi plantację borówki amerykańskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, uszanowanie, kłaniam się Państwu. Borówka amerykańska należy do coraz chętniej uprawianych roślin owocowych w naszym kraju. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim z tego, że owoc ten posiada takie walory odżywcze, które sprawiają, że jest coraz chętniej kupowany. No i jak to się mówi, i w medycynie estetycznej, i w konsumpcyjnej jest bardzo dobrym owocem pod względem minerałów, witamin, także jest coraz bardziej chętnie kupowany. Jak wygląda uprawa borówki i jaka to jest roślina, jeśli chodzi na przykład o wymagania i też o pielęgnację? Cała przygoda z naszą borówką amerykańską, to jest z Wojborza, rozpoczęła się dokładnie 18 lat temu. Przygodą tą, można tak powiedzieć, zafascynowała mnie rodzina, której jestem bardzo wdzięczny. No i tak pomalutku zaczęło się to wszystko tworzyć, bo jeżeli się coś tworzy, moim zdaniem, to powinno to być tak, że się to robi z sercem i z pasją. Powstała piękna plantacja, jesteśmy jedną z lepszych plantacji w rejonie, jesteśmy owocem certyfikowanym. Posiadamy produkt regionalny i certyfikat unijny, także spełniamy wszystkie normy, jak to się mówi, współczesnych zasad, ale też i spełniamy normy konsumpcyjne, jak i smak. Wspomniał Pan, że swoją przygodę z tymi owocami rozpoczął Pan 18 lat temu. Wtedy chyba borówka amerykańska nie była tak znana w Polsce. Tak, trafiłem przez przypadek, byłem na wycieczce i trafiłem do takiego starszego pana, on to się zajmował tak troszeczkę ogródkowo tą właśnie borówką. I ta pasja powstała w ten sposób, że zaszczepił mnie ten pan tą rośliną i zacząłem ją skupować, jak to się mówi. Czyli to było na tej zasadzie, że po prostu trzeba było pozyskiwać dane odmiany w różnych miejscach. Nie było tak, że człowiek pojechał i kupił sobie na przykład 1000 krzaczków, tak jak teraz jest to możliwe. Później żeśmy się nauczyli sami je szczepić i tak właśnie to powstawało. Dzisiaj mamy 6500 krzaków nasady i cały czas coraz się to bardzo ładnie rozwija, coraz lepiej i dbamy o to i jest coraz lepiej. Każdy tak naprawdę może mieć taki krzaczek w swoim ogródku, czy to jest roślina bardzo wymagająca? Każdy może mieć taki krzaczek w ogródku. Wymagająca jest pod tym względem, że trzeba przestrzegać podstawowych zasad. Jest to roślina typowo kwaśnolubna, czyli potrzebuje takiego materiału, jak to się mówi, w lesie. Najprościej, jak się to mówi, to w lesie taki jest produkt. I on polega na tym, że co roku musimy jej dostarczyć jakiegoś ściółkowania, czyli są to kora, jakieś stare trociny, słoma po prostu podlewać, posadzić w kwaśnej ziemi, no i rośnie. A dużo wody potrzebuje? W zależności od pogody. My tak podlewamy w obficie raz w tygodniu. Jeżeli jest w donicach, no to częściej. Coraz częściej w polskich sklepach możemy kupić borówkę, która jest sprowadzana z innych krajów. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że jesteśmy, to znaczy to jest troszeczkę tak dziwnie skonstruowane, bo jesteśmy w Europie największym producentem tego owoca. Z tym, że produkt dobry, który jest lokalny, zazwyczaj występuje bardzo niszowo. Większość plantacji jest na kontraktach, czyli kontraktują ten produkt. 80, bodajże chyba 7% w Polsce owoca jest kontraktowanego, czyli ten owoc wyjeżdża. Żeby właśnie pozyskać owoc na rynku, no to trzeba trafić właśnie taką plantację jak my, która działa rodzinnie, z pasją i wtedy ten owoc jest pyszny, dobry i można go pozyskać lokalnie. A na co trzeba zwrócić uwagę, jeśli już kupujemy borówkę w sklepie? W supermarketach często kupujemy je w plastikowych opakowaniach, u Pana w takiej drewnianej kobiałce. Tak, to znaczy od początku wiedzieliśmy o tym, że musimy iść po prostu z postępem, z ekologią, z czasem.
jesteśmy całkowicie proekologiczni i od razu był pomysł, że będzie to produkt pakowany w wytłoczkę tekturową. Jest to opakowanie, które powoduje, że ten owoc jest dłużej konsumpcyjny i lepiej się go przechowuje. On się nie zaparza, on po prostu nie pleśnieje. Jeżeli jest zapakowany ekologicznie w tekturową wytłoczkę, ten produkt możemy pozyskiwać przez kilka dni. Pana borówki pochodzą całkowicie z uprawy ekologicznej. Całkowicie. Jesteśmy od samego początku nastawieni na to, że nasz produkt musi mieć aromat, smak, wygląd. Nie jest to produkcja na masowa. Jakąś masą, taki masowa produkcja. W tej chwili mamy około 1,5 hektara. To znaczy przy tej produkcji ekologicznej, no to jest sporo pracy, ale warto. No i ten owoc całkowicie ma inny smak, inne walory, inaczej wygląda. No jest po prostu rewelacyjny. Jest to taki produkt, który się bardzo tutaj ładnie przyjął właśnie dzięki Państwu i naszym też lokalnym tutaj władzom, jak i naszym wspaniałym lokalnym klientom, którym serdecznie dziękuję. Produkt można kupić pod galerią Twierdza Kłodzko, gdzie też tutaj dziękuję panu dyrektorowi i pani Bożence. Mamy miejsce, stanowisko, w którym się reklamujemy i można pozyskać, zakupić ten produkt. Produkt nie jest sprzedawany do żadnych sklepów, produkt nie jest sprzedawany na żadnych targowiskach, jest lokalnie rozprowadzony na miejscu przez lokalnych klientów i tutaj na miejscu pod galerią Twierdza Kłodzko. Dziękuję panu bardzo za rozmowę i zapraszamy na plantację. Dziękuję serdecznie, dziękuję tutaj państwu za zaproszenie. Moim państwa gościem w studiu był pan Michał Lucht, właściciel plantacji borówki amerykańskiej.